Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś profesor Zbigniew Mikołajko będzie Państwa gościem. Dobrze Państwu znany z całą pewnością, filozof specjalizujący się w filozofii religii związany z Instytutem filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk, no i autor wielu, wielu znakomitych książek, między innymi Śmierć i tekst, Żywoty Świętych Poprawione, Mity Tradycjonalizmu Integralnego, czy We Władzy Wisielca. Z profesorem Zbigniewem Mikołajko pomówimy dzisiaj o no, jednym z najciekawszych fenomenów religijno-światopoglądowo-politycznych, społecznych, tak by chyba należało powiedzieć, czyli o wódu. O haitańskim wudu czy wodun jest wiele określeń, bo jest wiele różnych cieleń i denominacji w obrębie tego eklektycznego, synkretycznego systemu wierzeń i praktyk o charakterze religijno-magicznym, jakim jest wudu właśnie. Wybierzemy się na Haiti z państwem i z profesorem Mikołajko. Podążymy śladami Wade'a Davisa, kanadyjskiego antropologa, ale mieszkającego przez długi czas w Stanach, y związanego z Uniwersytetem Kolumbii Brytyjskiej. Wade Davis jest autorem takiej książki pod tytułem Wąż i tęcza, wudu zombie i tajne stowarzyszenia na Haiti. Ta książka się ukazała niedawno nakładem wydawnictwa Czarne w serii Reportaż, no i będziemy właśnie w tej podróży po Haiti podążać śladami Wade'a Davisa i zastanawiać się nad fenomenem tego specyficznego zjawiska, jakim Wudu jest, co to jest zombie, czy magia działa, co ma wspólnego wódu z słowiańszczyzną? O tym między innymi w tej rozmowie Państwo usłyszą. Myślę, że będzie to dla Państwa satysfakcjonujący czas. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i taką mam nadzieję, rzecz jasna. No dobrze, to profesor Zbigniew Mikołajko przed Wami, a ja jeszcze tylko tradycyjnie dziękuję wszystkim patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom tego podcastu za to, że wspieracie go finansowo. A teraz już profesor Zbigniew Mikołajko i wodu. Profesor Zbigniew Mikołajko gości w podcaście Skąd Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że Pan wreszcie zagościł w moim osobistym, niezależnym od wszelkich rozgłośni i innych podmiotów gospodarczych podcaście i od razu z niezwykle intensywną tematyką, jeśli można tak powiedzieć, bo będziemy rozmawiali o WDU na kanwie klasycznej już książki Wade'a Davisa, Wąż i tęcza, Wudu zombie i tajne stowarzyszenia na Haiti, która wszakże dopiero teraz się ukazała po polsku w tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego, nakładem wydawnictwa Czarne, no a oryginalnie w 85 roku się ukazała. Zacznijmy może od tego, że to jest taki niezwykły miks yy, tekstu antropologicznego, pracy naukowej, reportażu, eseju, literatury, Sama ta książka jako tekst jest właśnie niezwykle interesująca, jej gatunkowa taka wielorakość. Także spowiedzi Dziecięcia wieku powiedziałbym, wreszcie jest to po prostu powieść. Po prostu powieść czy opowieść może, należałoby. jej aspekty literackie są ośniewające w rozmaitych fragmentach, a czasem wkracza w taką narrację oschłą, więc ten, tak jak Pan powiedział, miks jest tutaj czymś, czymś znamiennym dla tej książki, ale ona jednocześnie w tym całym zmiksowaniu cechuje się niezwykłą i niezwykłą jasnością wywodu, i co więcej, jest to także kryminał, bo na swój sposób, bo jest to śledztwo. Bo no właśnie śledztwo. Mamy, mamy zagadkę, mamy śledztwo, mamy rozwiązanie zagadki. Wszystko rzeczywiście jak w klasycznym kryminale. Tak, i to jest lektura naprawdę ze wszechmiar fascynująca. W dodatku, ona stanowi klucz do zrozumienia, tych zjawisk, tych obszarów kultury, którymi się Zachód bardzo mocno straszył, poczynając, prawda, od rozmaitych opowieści o tajemniczych stowarzyszeniach, o zombie, filmów całej, całej chmary i tak dalej, które, które to rzeczy, no. Pasożytowały, pasożytowały przede wszystkim na strachu i niewiedzy na takim zespoleniu i na um, obrazach jakichś aktywistycznych, raczej lęków, nie szukając klucza w istocie. Co więcej, z, z, owszem, antropologia e, kulturowa próbowała tam jakoś dotrzeć, ale tak powiedziałabym ospale i niezbyt głęboko. Bo działał tutaj pewien mechanizm. znaczy, antropologowie, którzy tam na ogół jeździli, usiłowali przeniknąć, badacze, rozmaici psychologowie i lekarze także, bo ich również to interesowało, przyjmowali perspektywę takiego epistemicznego dualizmu. Podmiot-przedmiot, prawda? On, czyli. Davis przekracza granicę między tym, co jest przedmiotowe, a potem jest widzem i uczestnikiem. Bierze udział w tym wszystkim. W gruncie rzeczy wkracza na wszystkie możliwe sposoby. wstrząsające dla mnie, poddając się takim praktykom, którymi ja, ani pan, ani jak podejrzewam, nikt ze słuchaczy by się nie poddał. Więc, no, czy nikt ze słuchaczy to tego nie wiemy. No to przepraszam, może zbyt radykalny, ale mam wrażenie, że, że on ma opory. On ma opory, chociaż od, poniekąd od dzieciństwa w tej kol Kolumbii Brytyjskiej to sobie ćwiczył, wkraczając w lokalne kultury Inuitów czy Indian. Natomiast. W, 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 Mając pewną predyspozycję psychofizyczną, także, bo to um, tu się pracuje nie tylko umysłem, ale cielesnością swoją, i to ciało musi być gotowe do e, wejścia w ten, e, w ten świat, prawda? Do przetrawiania tego świata, do uczestnictwa w nim. E, więc z taką dwu, jakąś jednak dwudzielnością mimo wszystko bo on potem stara się nam ludziom zachodu to jakoś opowiedzieć więc za to dwudzielność sam zresztą stamtąd przychodzi i musi cały czas borykać się z tym z tym dystansem, który dzieli go od ludzi, którzy po prostu żyją tym sposobem bo to jest ten wów wodun, bo to jest pewna tylko odmiana e, wodu, jeden z możliwych nurtów e, wodu, e, ten w, wodun jest po prostu sposobem istnienia e, ogromnych rzesz społecznych na Haiti. Sposobem istnienia społeczeństwa, kultury, władzy, pieniądza, wymiany ekonomicznej, religii i czego tam e, e, obyczaju. Prawda? Ten moment, w którym coś jest jednocześnie świątynią, barem, domem publicznym też, też ośrodkiem jakiejś duchowej, duchowej zwierzchności, magii. To jest wiele. My jednak żyjemy w społeczeństwie, gdzie, o czym on pisze po kawałkowanym, prawda? Nasza nasza postawa wobec świata jest polega na o czym co co Davis podkreśla, polega na, na dzieleniu, na kawałkowaniu, prawda? Świat się nam nie układa w jakąś całość tymczasem ci ludzie są jednak ludźmi pewnej całości, którą myśmy zatracili, od której odeszliśmy. I to jest tak, tym sposobem ta książka jest pod, podróżą w dawno, w dawno zapomnianą, dawno przeżyczą naszą przeszłość. Także w nasze i w dzieciństwo ludzkości, i nasze prywatne dzieciństwa często. Bo mi się to z rozmaitymi doświadczeniami z... Z dzieciństwa, z wczesnej młodości mocno ko kojarzy, kojarzyło, prawda? Z racji tego specyficznego doświadczenia chociażby, że miałem do czynienia z różnymi dziwnymi przybyszami gdzieś z jakichś zagubionych wiosek na, na kresach dawnej Rzeczpospolitej, ludźmi niewykształconymi z ich opowieściami, przeżyciami, gdzie było pełno rozmaitych Duchów, doświadczeń mistycznych, opętań, gdzie było też innego rodzaju życie z przyrodą i pośród przyrody. Zdarzyła się mi przecież, o czym gdzieś pisałem w jednym z wierszy, że taka przygoda, jakiemu z Jaguarem, od którego się ta jego opowieść zaczyna, spotyka Jaguara o kilkanaście metrów, podobnym sposobem, jako 12-letni chłopiec, spotkałem wilka w podlizbarskim lesie, i tak sobie mm, popatrzyliśmy w oczy, po czym, e, jak mówię, w tym wierszyku on pobiegł w swoją e, ja zostałem w tym lesie ciemnym, lesie zielonym, więc e, mniej więcej tak to, tak to jest. No ale to wszystko zostało mm, za sprawą. Wchodzenia w kulturę innego typu, z, wydarte czy wymyte ze mnie. I ta książka dopiero uczyniła taką, takie przypomnienie. Stała się rodzajem Anamnezis, żeby użyć platońskiego wyrażenia. Tu jest kilka. To jest różnych... jakiś klucz do, do, do jej zrozumienia. Oczywiście prywatny. Ale każdy z nas może mieć coś w rodzaju takiego klucza. No tu jest kilka w ogóle takich, powiedziałbym, stereotypów, czy utartych przekonań, które Wade Davis rozbija. Jedno to jest to centralne, które jest głównym tematem książki, czyli wątek owych zombie, którzy przecież, kiedy on tę książkę pisze, to już od dobrze ponad dekady są bohaterami wyobraźni masowej na Zachodzie. W 1968 roku George Romeo, Romero kręci kultowy film Noc Żywych Trupów i mm -hmm. jeśli można tak powiedzieć, moda na zombie się rozpoczyna. Zombie, które chyba w tym społeczeństwie specyficznym, zachodnim, z okresu y, intensywnej konsumpcji są dobrą metaforą tego co, co taki krwiożerczy kapitalizm i, i konsumpcjonizm z nami robi no ale rzeczywiście ty, w tych filmach i Romero i, i różnych filmach, które powstają na fali zainteresowania y, żywymi trupami, czyli zombie właśnie, mamy do czynienia z, taką, z, takim, z takim mitem czy taką legendą miejską o tym właśnie, że Istnieją jakieś zaklęcia, istnieją jakieś magiczne procedury, specyficznie na Haiti, właśnie związane z religią Wudu których zastosowanie um powoduje, że ludzie już nieżyjący mogą z grobu wstać i zachowywać się w sposób y niebezpieczny dla innych, choć sami mają tylko jakąś szczątkową świadomość, no to wykonują polecenia tych, którzy sprawują nad y nimi władzę. I Wade Davis Bezpośrednio po to jedzie na Haiti, właśnie, żeby się dowiedzieć, jak to się robi. To znaczy, jak, z pomocą yeah. jakich środków właśnie tam tamtejsi znawcy dokonują takich przeobrażeń. No ale drugim stereotypem jest właśnie samowód czy Wudun. To faktycznie jest religia czy, czy system wierzeń i praktyk, który. Przez bardzo długi czas i myślę, że do dzisiaj tak jest. uchodzić za prymitywną czarną magię, coś na kształt takiego bardzo archaicznego systemu wierzeń i praktyk, zredukowanego w gruncie rzeczy do, do właśnie jakichś czarnomagicznych działań. Ma bo to w dużym stopniu pogarsza się. tu się okazuje, że to jest w ogóle pełnoprawna, wielowymiarowa religia z rozbudowaną kosmologią, panteonem, z całym szeregiem rytualnych. Rytualnych działań. Ej, tak. Ej, tak to jest. To jest to znaczy ten mit jest jeszcze starszy, bo ja pamiętam z głębokiego dzieciństwa jakieś książki, takie popularne, e, horrory, e, z, które się gdzieś zabąkały z lat 30. czy nawet 20. na ten temat. E, w Pierwsze filmy takie czarno-białe, właśnie też w okresie międzywojennym. Powstawały i one miały swoją, naprawdę przed, przed nocą ży, żywych trupów, no, która jest koroną tego, tej wyobrazi. I tutaj też jest to, o czym Pan powiedział. To fascynuje nie tylko swoją egzotycznością, ale przede wszystkim właśnie dlatego, że jest opowieścią o jakimś horrendalnym zniewoleniu. I Śmiercionośności też tego systemu. Rzeczywiście może być metaforą, metaforą naszego, naszego wspaniałego zachodniego, zachodniego świata. Przy czym takie przekonanie umacniał kodeks, kodeks Haiti, który do chyba 1935 roku Dave, Davis o tym nie, nie, nie wspomina, czy jakoś niedokładnie nie, nie o tym mówi. Zakazywał za, pod groźbą kary śmierci zamieniania człowieka, człowieka w zombie. To, to wtedy, wtedy, wtedy zdaje się, w tym 1935 roku wypadło z tego kodeksu, ale jakoś w praktyce prawnej, o czym on już mówi, jest to, jest to tam obecne. Ja dokładnie się w tym. W tym nie, nie, nie orientuje. No i właśnie. W związku z tym, przy czym on zaczyna od takiego trywialnego podejścia, powiedziałbym trywialnego dla zachodu, takiego, żeby znaleźć rośliny, ingrediencje rozmaite, jakieś środki wydobyte. Z, z natury, ze zwierząt, ze zwłok, z, z, z roślin, które wywołują takie stany. Stany przypominające śmierć, graniczące się śmiercią i kończące się powstaniem z tej śmierci do, do życia, ale już z jakimś z jakimś obezwładnieniem, z, jakąś, z jakimś kalectwem, które ktoś poddany tę procedurą w sobie niesie, z, z jakąś bezwolnością, czy czymś, co przypo, przypomina sytuację obozowych muzułman z obozów koncentracyjnych. To znaczy, utrata, jakieś okaleczenie świadomości woli i tak dalej, bo te procesy się tak e, zdarzyły. Przy czym on w gruncie rzeczy odkrywa, że, że co o czym mówi wyraźnie, bo to odkrycie jest dość szczególne, że owszem są te wszelakie, wszelakie e, e, preparaty zamieniające ich Odczyniające. Te odczyniające są często gorsze od tych zamieniających w zombie, ale pojawia się tam takie bardzo charakterystyczne zdanie, które jest kluczem do tego wszystkiego. Ludzka moc, nie substancja chemiczna, mówi on, mogła uleczyć ofiarę trucizną zombie, to człowiek a nie, i to zdanie właśnie chciałem podkreślić, to człowiek a nie toksyna stwarza zombie czyli stwarza go pewna mentalność stwarza pewna kultura a nie magiczny środek oczywiście te magiczne środki są tutaj w, w użyciu całe uczestniczymy w tych przerażających nieraz w tworzeniach preparatów wchodzenie do grobu, wyciąganie stamtąd trupa, miażdżenia kości, mieszania ale w odpowiedni, odpowiedni sposób, żeby z tego truciznę tworzyć, mieszania to z, z jakimiś jadami, ropuch, rozdymek i tak dalej, i tak dalej. Przy czym całą tę opowieść, to jest też ważne, Davis umieszcza na tle wielkiej kultury, kultów, czy wielkiej proliferacji, może wielkiej obecności także w Europie, kultów ekstatycznych, kultów opętania. To, co wyróżniliśmy, co wyróżniamy, mówiąc o hajtańskim, Wodun jest, jest tylko małym, drobnym segmentem tego wszystkiego. W, w Polsce czy, czy na naszym obszarze to jest bardzo, bardzo już słabiutko, prawie nieobecne. Pamięć nawet o tym prawie że nie istnieje, ale na, w, śród, w Śródziemnomorzu naszym to już tak, prawda? Cała m, chociażby historia z Tarantyzmem z południa Włoch, z półwyspu, zwłaszcza Proszę trochę opowiedzieć o Tarantyzmie, bo zakładam, że no to właśnie, są osoby, które to mogły jest, nigdy jest, nie ja, słyszeć. W bardzo o wielkim skrócie. On Został oczywiście rozjaśniony przez inną klasyczną książkę, La Terra del Rimorso, ziemia z gryzoty albo ziemia ukąszenia, jak ktoś woli. Mianowicie Tarantys to jest y, y, taka, to był, bo on, dzisiaj to są tylko rekonstrukcje i muzyka z tego zostały, takie przeświadczenie, że człowiek jest kąszony, gryziony przez pająka zwanego Tarantulą i można się z tego ukąszenia wyleczyć y, za pośrednictwem, mu muzyki specjalnego um, tańca, kolorów. Prawda? Jeśli Cię ukąsiła tarantula czarna uh, i nie ma, no to muzyka powinna być posępna. Jeśli Cię ukąsiła tarantula czerwona i radosna, to muzyka, muzyka powinna być yy, odpowiednio skoczna, radosna i tak dalej. Yy. Pewien biskup w XVIII wieku oświecony chciał dowieść, że to jest wszystko, wszystko, wszystko nieprawda dał się ukąsić dwóm pająkom, ale nie wiadomo, ale umarł, bo nie zauważył, że u, ukąszono, został ukąszony przez pająka czarnego i czerwonego, i wiadomo, nie wiadomo, było, jaką muzyką należy go, go leczyć. Rzecz polega na tym, że w istocie pająki zwane tarantulami nie kąszą, a jeśli kąszą, to nie zostawia to żadnego śladu. Tak naprawdę, jest to sposób radzenia sobie z kryzysem indywidualnym i społecznym coraz bardziej indywidualnym, coraz bardziej szczątkowym, aż do zaniknięcia tych ostatnich praktyk. U świętego Pawła w miasteczku Galetina. Ja je jeszcze jako młody człowiek widziałem, ale to już było szczątkowe. Natomiast kiedyś całe południe było, było tym, tym ogarnięte, tym, tym, tym tarotyzmem przez miasteczko Wenoza, chociażby Wenusja dawna, maszerowały pochody dziwne. Wędrowały po tych drogach. Następowały rozmaite inkarnacje. Rzeczy dotyczy. Co, ma charakter właśnie psychospołeczny i kulturowy, mianowicie tak zwany tarantysta, a zwłaszcza tarantystka. Ten ktoś tak tym sposobem, znajdując się w stanie kryzysu, w stanie cierpienia, apelował do. Społeczności, żeby zwróciła na niego uwagę, albo karał też tym sposobem um, jakąś grupę, rodzinę, która musiała chociażby zająć się jego um, leczeniem za pośrednictwem kosztownej muzyki i, i różnych takich środków. Co, co ciekawe, um, te rzekome ukąszenia, to znaczy inaczej, te reakcje tarantystyczne, te plątaniny, czepiania się. Nad tarantystami rozpinano na przykład liny, tarantyski miętały się na ulicach w jakichś konwulsjach. Te napady e, takiego opętania powtarzały się dokładnie w rzekomą rocznicę, w rocznicę e, ukąszenia przez tarantule, co wskazuje na psychospołeczny, powiedziałbym, charakter, a nie e, biologiczny. Podobnie zresztą jak e, zgodnie z tym, co mówi Davis. Dzieje się wód, w, w Takich, takich zjawisk yy, yy, jest, jest całe mnóstwo. Jeszcze tutaj wchodzi, wkraczamy w dość szczególny w przypadku książki Dywisa stosunek do dobra i zła, prawda? To yy, zapewne Pan na to zwrócił uwagę, że trzeba ja do tak. tego przejść, tak. Także yy, gdzie. No bo my bardzo jesteśmy dualistyczni, a, a ci wyznawcy tego wózu niekoniecznie są tacy dualistyczni. Owszem, dostrzegają oni odrębność dobra i zła, dostrzegają odrębność dobra i zła, ale mm, nie usiłują, je sobie, ich sobie przeciwstawiać, tak radykalnie jak my i leczyć człowieka ze, ze, ze zła. Musi Ale istnieć. też widzą, widzą jakąś ścisłą ich współzależność, prawda? Tak, harmonię nawet jedno nie, jedno nie, 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 nie istnieje. Słowo. Tak. Owszem, zło powinno zostać, to zło społeczne ukarane i te ofiary zombie, te odnalezione przez przez Davisa, znane zresztą i opisywane przez dziennikarzy na przykład, czy medyków, on się w ten sposób o nich dowiedział, przypadki, przypadki z, z, zła, przypadki zombifikacji, czyli wtrącenia kogoś do grobu i wydobycia go z tego grobu dotyczyły ludzi złych. Prawda? Nieznośnych dla rodziny, dla wioski. I oni zostali w ten sposób pokarani przez takiego kapłana, jeśli można powiedzieć, wudu, który się nazywa Bokor, bokor który reprezentuje tę ciemną stronę tej, tej harmonii, ale on. Potrafi być tym, e, 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 tym drugim też, Udunem, czy jak to się to tam nazywa. Nie wiem, nie znam kreolskiego, nie, nie umiem wymówić tej... E, unganem chyba po prostu. Unganem, o właśnie. Unganem. Un, ungan pewnie się należałoby powiedzieć, który reprezentuje jasne, jasne, jasne... Jasne moce, ale jest przechodniość. Bokor może być unganem. Umgan... Tutaj Davis nie zyskuje nigdy takiej ostatecznej, a my z nim razem pewności, kim jest dany osobnik. No i jednocześnie jest tam ogromna, w, w patriarchalnym wydawałoby się przemocowym społeczeństwie, ogromna niesłychana rola kobiet. Prawda? To jest męskie, żeńskie też jest tutaj ze sobą sprzężone temu kapłanowi. Musi towarzyszyć zawsze mambo, czyli kapłanka, prawda? No i jest taki odpowiednik w tych także tajnych stowarzyszeniach, które za tym stoją, a które Zrodziły się, o czym on opowiada bardzo dokładnie i precyzyjnie, w warunkach kolonialnego wyzysku potwornego, pracy na plantacjach i tego wszystkiego, niewolników w tych systemach. No, królowe, prawda? Cesarzowa jest, są królowe. Jest cała, cała przedziwna, przedziwna hierarchia. No i wreszcie. Jest splecenie katolicyzmu z, z jakąś przekształconą wiarą przodków, z jakimiś wierzeniami związanymi z jakąś utopią mitycznej Gwinei. Stąd przywieziono tych niewolników z ich yy, świadomością. Nie ma tam, co jest ważne, nie ma tam elementów kultury indiańskiej, więc yy, Indianie zostali... Na no, Haiti no, wytępieni dość doszczętnie stąd potrzeba tych afrykańskich niewolników. No ale na wierzchu, na powierzchni istnieje w mieście, jak to się mówi, kościół katolicki, w elitach wykształconych i zam, zamożniejszych. Ale tak naprawdę cała reszta, a może i wszyscy, a może i bardziej nie wszyscy, bo, tak tam jest taka zabawa statystyczna w tej książce że 85% haitańczyków to katolicy ale 110% to, to wyznawcy wudu, więc w każdym razie to jest razie... też religia o niezwykłej zdolności absorpcji tak, różnych tak, innych wierzeń symboliki, rytuałów i przeobrażony właśnie transformacji też prawda? No, przepraszam, wątek polski trzeba tutaj wrzucić, jeśli o tym już rozmawiamy, o tej absorpcji, właśnie, no bo z uwagi na pewne no, polskie reprezentacje w wojskach Napoleona, tłumiących bunt niewolników na Haiti, tak. mamy jako jedną z najczęściej wykorzystywanych reprezentacji bogini Erzuile, Matkę Boską Częstochowską. Ja to no. zresztą widziałem na własne oczy, ale akurat w Nowym Orleanie, który, w którym tak. oczywiście wódu też w odmianie chudu tak, tak. specyficznie tak, to, to, tej to, to, to się nazywa tak tak, 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 funkcjonuje tak, tak, tak. I, ta, i tam w różnych właśnie takich miejscach magicznych, tak, tak. E, do, których, do których trafiłem, tak. no Matka Boska Częstochowska wielokrotnie występowała, nie w takim wszakże kontekście, w jakim by tak. chcieli ją widzieć znawcy polskiego katolicyzmu. Bo kiedy wybuchło tam zwycięskie powstanie, ale krwawy, Francuzi się bardzo krwawo z nim zmagali, Posłali oczywiście jak to zwykle robić. na z po, tam oddziały z, z generałem Murzynkiem, tak o nim mówiono, czy z generałem Jabłonowskim, który był mulatem zresztą i który tam zmarł, jak większość tych Francuzów, tych, tego korp tych korpusów ekspedycyjnych kolejnych na malarię. Przede wszystkim malaria e, w znacznym stopniu wykończyła, ale także i powstańcy tych ludzi, ale część zmuszano tych polskich żołnierzy, co pokazuje, że romski w Popiołach, chociażby, a później Wajda e, w ich ekranizacji, do masakrowania e, swoich czarnych towarzyszy bo, z armii Napoleona, żeby nie przeszli na stronę powstańców, ale część białych, e, czyli właśnie Polacy przeszli, Przeszli na stronę, stronę właśnie tych buntowników i w wioskach gdzieś zagubionych, w tych, w tych pustaciach Haiti. Są ludzie, którzy nazywają się Kowalski, mają, są czar, czarnoskórze, ale mają błękitne oczy i nazywają się Kowalski. I są takimi sami, samymi nędzarzami. Jak, 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 jak jak, jak, te, jak, jak, ta cała reszta, bo Haiti przecież jest krajem nieszczęsnym, prawda? To gdzieś, e, e, jest, jest wyspą przeklętą. Czasem się o tym powiada, widzieliśmy to w ostatnich, i widzimy ciągle, bo wybuchły tam walki krwawe znowu w tym kraju niszczonym przez trzęsienie ziemi, głód i wszelkie możliwe nieszczęście przez potworny reżim Papadoka, e, e, Diwaliera, e, który tępił elity mulackie, bo po, e, po Francuzach rozpanoszyły się tam elity mulatów e, i tak dalej, i tak dalej. No więc e, to jest taki też... E, Mamy w książce dywisa, mimo opowieści o różnych strasznych rzeczach z przeszłości, jest jednak z takim idyllicznym i tutaj utopijnym poniekąd obrazem tego kraju, a tymczasem tak ślankowo tam nie jest i, i nigdy nie bywało. Nigdy nie, 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 nie bywało, prawda? To jest świat drastycznej i bezkresnej przemocy, która. Przenika wszystkie warstwy społeczne, wszystkich ludzi. Ma charakter to jest kraj skorumpowany i przeżarty przez taką nędzę, jakiej sobie e, nie wyobrażamy. Nie wyobrażamy. Więc tak, tak ten cały. E, tutaj, tutaj oczywiście mamy do czynienia z takim też obrazem Haiti jako wielkiej oniriady. Prawda? Czyli takiej krainy snu, nie koszmaru, chociaż czasem koszmarze bywają jakieś takie e, koszma, e, koszmarowe przebiski, ale taki, e, takiej takiej gdzie właściwie nie, nie wiadomo, nie wiadomo, czy mamy do czynienia z Jawą, czy właśnie ze, ze snem, prawda, w tych ciemnościach. Te. Poruszające się ciała, słyszane w ciemnościach dziwne głosy. No i e, coś jeszcze, coś co e, e, określa zarówno samą religię, skoro już mówię o dźwiękach, jak i sposób istnienia to polirytmizm, prawda? Ten dźwięk bębnów, który on tam zresztą dokładnie opisuje, jak w, nie mówiąc już o innych, o innych który, który coś opowiada. Tradycja już to, afry, już to afrykańska, już to przeobrażona jakoś, więc w każdym razie jest to książka na swój sposób totalna, powiedziałbym jak każda książka no i wspaniała mimo właśnie takiego takiej idealizacji idealizacji, która zresztą jest książką dającą klucz i to jest ważne także do innych systemów chociażby do innych systemów religijnych, kulturowych to ja odwracam porządek mianowicie jeśli się zastanowić nad, w świetle tej książki, w świetle ustaleń Davisa, nad męczeństwem chrześcijańskim, zwłaszcza męczeństwem chrześcijanek rozmaitych, które z pierwszych wieków, które nie cierpiały, nie cierpiały bólu, prawda, powołując się na, na to, że są już z obrubieńcem z Chrystusem, to znajdujemy tutaj też w tych praktykach, o których on mówi, które opisuje, prawda? Wśród tych ludzi, którzy wkładają węgiel sobie do ust, którzy, wbijają w ciało rozżarzony jakiś pręt, nie czując bólu, nie czując bólu, mamy, będąc w stanie ekstazy, mamy do czynienia z czymś podobnym, to, to zresztą, na Bałkanach, trochę się zetknęłem z tym, tym w Bułgarii, tam gdzieś w, w społecznościach ciągle, nawet za komunią istniały post, powiedziałbym, post bogomilskich, po tych manichejczykach przedziwnych, którzy tam, zwanych też Bułgarami, y, gdzie odbywa się y, bieganie po rozżarzonych węglach rozrażonych węglach, bez w takim stanie ekstazy. Prawda? No i tutaj to... można w Warszawie na takie warsztaty pójść szamańskie schodzeniem po węglach. Wprawdzie to w latach 90. głównie była taka oferta. Nie wiem, czy dzisiaj wciąż jest, ale pamiętam, że była. Ale jak, ja, ja jestem jednak. Boję się sam siebie. że Racjonalny porządek i obawa przed lękiem nie pozwoliłyby mi pewnie. Wkroczyć na coś takiego jak rozżarzone węgle. Nie wiem, jak. jak ja bym panie... chciał pana zobaczyć, jak pan w takim transie szamańskim przechodzi po rozżarzonych węglach. To to bym dał za To nie, 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 panie, panie Tomku. Wszystko. Mm, jestem dość rozpieszczony przez naszą. Kultury i przez siebie samego też. Ale że... ma pan inklinacje mistyczno-gnostyczno-esoteryczno-szamańsko, więc wuduistyczne, więc myślę, że jakaś Mam, pokusa ale one... jest. Ale on ja w przedziwny sposób łączy je z wygodą istnienia, czy z troską o to, żeby żyć, żeby żyć wygodnie. No tutaj jest też kwestia, prawda, spotkania ze śmiercią. Ten wątek tenatyczny jest bardzo tutaj. E, ważny. E, Ale to powiem. jest w ogóle coś takiego, mam wrażenie, co w pewnym sensie może być bardzo atrakcyjne dla współczesnego człowieka, jakoś złaknionego sakrum, a, a nie mogącego tego swojego pragnienia, czy głodu zaspokoić w obszarze instytucji oficjalnych, religijnych, no bo tutaj zresztą tego typu praktyki, tego typu. Światopoglądy, one, one na popularności zyskują cały czas. My mamy całą masę w tej chwili takich zjawisk, niekoniecznie ściśle powiązanych z wodą, ale właśnie związanych, nie wiem, z przyjmowaniem środków psychodelicznych, z jakimiś bardzo intensywnymi doświadczeniami o charakterze. Duchowym, no, myślę o tym, że tego typu model, jak ten model, o którym rozmawiamy, model wuduistyczny model w tym przypadku, tutaj, w tym modelu, sakrum czy transcendencja jest czymś namacalnym. To nie jest tak, że wyznawca Wodun ma gdzieś bóstwo daleko od siebie, może ewentualnie poprzez jakieś skomplikowane modlitwy, rytuały się z nim skontaktować. Nie, no ono, w niego wstępuje, ono jest jego bezpośrednio doświadczeniem. Się... A nawet go dosiada, jest jego takim, można powiedzieć, najgłębszym, najbardziej intymnym, empirycznym doświadczeniem. Tak, i na dodatek to nie dotyczy tylko człowieka, o czym Davis opowiadał, mianowicie wszystko, co istnieje, to nie jest animizm w voodoo, nie ma w scenie, ale jest we władaniu określonych duchów, zwanych loa. Prawda? No to jak, prawie jak w Grecji starożytnej. Prawie jak w Grecji, tylko, że y, tam się to jakoś wyłoniło z, ze swoistego e, tak, 300 tysięcy bogów i bóstw, prawda, strumieni drzew, różne driady, nimfy i tak dalej, satyry i tak dalej, i tak dalej. Tam się to wyłoniło w drodze jakiegoś, jakiejś ewolucji, e, e, ewolucji animizmu, prawda, e, z ten duch drzewa, czy duch strumienia, czy e, duch e, góry e, spersonalizował się w, w pewnym procesie. A tutaj, tutaj nie jest tak, że e, drzewo, kamień, czy, e, czy wody, dospad m, je, ma w sobie bóstwo, ma w sobie coś duchowego. Nie, on jest we władaniu określonego, to zupełnie. Szczególne, szczególne pod, podejście, prawda? To, 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 to tak, prawda? Wygląda. No i jeszcze cała, cała rzeczywistość jest wpisana w system militarno-polityczny, bo to... no. Tu chciałem jeszcze właśnie ten wątek poruszyć, bo to jest bardzo ciekawe. Trochę pan o tym mówił przy okazji opowieści o genezie wodun haitańskiego, ale to jest właśnie religia z jednej strony synkretyczna, powstała z bardzo wielu różnych afrykańskich denominacji, jeszcze wzbogaconych właśnie katolicyzmem i fantazją lokalną osób, które znalazły się nagle daleko, daleko od swojej rodzimej kultury i, i, i w związku z w tym też przekształcały te wierzenia i one ulegały rozmaitym modyfikacjom, zatarciom, etc. No, ale to też jest przede wszystkim religia będąca swoistym systemem samoobrony tych ludzi. Z jednej strony takim, który miał pozwolić im zachować poczucie jakiejś elementarnej godności yy, i ważności i sensu w świecie, który ich z tego wszystkiego ogołacał, no bo czynił ich właśnie całkowicie podległymi wobec, wobec panów tamtejszych, no ale z drugiej strony miał być też taką bardzo praktyczną metodą radzenia sobie w opresyjnych sytuacjach i, i stąd ten czarnomagiczny wymiar. Tak, ale też właśnie był taką mentalną strukturą e, dysensu, prawda? E, Subwersji e, e, skierowanej już... W, w, w... Władzy kolonialnej, politycznej, czy e, to jasne. Krótko mówiąc, był takim wiązaniem, bo prawda, ci niewolnicy byli, owszem przywożeni z Afryki, ale z różnych plemion, e, zmiksowani, prawda, z różnych języków, z różnych lokalnych kultur afrykańskich, chociaż oczywiście kolonialiści wybierali, bo ja wiem, woleli Senegalczyków z takich względów, czy y, y, mm, są, w, takie mity. Białego człowieka, który, który używał tych niewolników do potwornej pracy w systemie plantacyjnym. Starał się zapanować nad wszystkim, co było tym niewolnikom. Nad wszystkim, nad ciałem, nad duszą i tak dalej. No i wóz stało się wiązaniem tych. Tych ludzi poddanych strasznej dyspersji, prawda? Strasznemu Trzeba było jakoś, bo to jest nie tylko oczywiście indy indywidualne nie? poczucie wartości i mocy, ale też i zbiorowe. A poza tym też mamy tak, takie przeświadczenie, mamy oto e, swoją własną siłę duchową, która nie jest siłą białego człowieka, prawda? To mało tego coś jeszcze, mianowicie, e, Tajemność praktyki religijnej czy duchowej przerzucała się na tajemność, przerzuciła się na tajemność praktyki militarnej czy politycznej, prawda? Język znaków, który został tutaj wyprasowany, gestów, podawanie, jest mnóstwo o podawaniu sobie dłoni w określony sposób, żeby rozpoznać członka swojego stowarzyszenia od nie swojego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. No te bębny, o których tutaj e, wspominałem, czyli te języki, nad którymi biały człowiek nie panował i je lekceważył, i, które ostatecznie e, e, doprowadziły do zburzenia tego, tej perły w koronie francuskiego kolonializmu. bo przecież e, e, on podaje, czyli Davis, statystykę we Francji przedrewolucyjnej na 27 milionów jej mieszkańców, 5 milionów utrzymywało się z Haiti, z tej wyspy, która ma tam 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, która jest skrawkiem, gdyby przyłożyć Polski ze dwa województwa, prawda? Coś takiego e, 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 może. Więc e, nagle to, nagle to runęło. Co rykoszetem odbiło się również na samych e, Haitańczykach, bo nigdy już poziom gospodarki, poziom produktywności nie został e, odtworzony, mimo, mimo wysiłków tych nowych, czarnych już e, władców, dyktatorów, królów, prezydentów itd., tak itd. Tak i ta nędza Haiti, prawda? Straszna, nieuleczalna, w istocie trwa. No i wówczas w obliczu tej nędzy spełnia tę rolę, jaką spełniało z tych władców kolonialnych, to znaczy nadaje tym ludziom, tak jak pan powiedział, i znaczenie, i wartość, prawda? I poczucie jakiejś godności, wspólnotowości jest <laughs> pewnym. C Oprócz tego, że jest pewnym systemem, żeby użyć terminologii chrześcijańskiej zbawienia, ale jest też pewnym systemem ocalenia społecznego, czy psychicznego. Wyrzucenie no tak. poza strukturę jest, tak naprawdę, prowadzi do kończy się zombifika, zombifikacją, jak to taki termin tam y, polega i pokaraniem tego kogoś, ale on jest y, ten pokarany jest, jak widać z tego, niekoniecznie pozytywnym członkiem, członkiem w, w wspólnoty. Nie ma chociażby w sobie skłon solidaryzmu, prawda, o czym jest, jest, nie ma w sobie otwartości, jest na swój sposób opryskliwy i podstępny i, i zachłanny. No ja myślałem w trakcie lektury tej książki, ale ilekroć jakoś mam styczność z tematyką wodun, wodu, chudu, także podczas tej wyprawy do Nowego Orleanu, o której, o której wspominałem, o takiej niezwykłej realności doświadczenia wewnętrznego i o niezwykłej plastyczności. Ludzkiego umysłu, czy też ludzkiej psychiki, która potrafi bez mała wszystko uwewnętrznić i wszystko urealnić, co tylko jej się w odpowiedni sposób pojawi. I jest pewien autor, bo myślę, że nie zdradzimy tutaj za bardzo zagadki kryminalnej, o której powiedział pan na początku. Jeśli powiemy w każdym razie, że, że ani substancje określone chemiczne jak się okazuje ani sama magia nie są wyjaśnieniem tego jak fenomen zombie w tej postaci w której spotykamy go na Haiti występuje tylko że konglomerat substancji i magii czyli konglomerat substancji i pewnych przekonań które tak. ma się w związku z różnymi sytuacjami które na przykład następują po zażyciu tych substancji to wytwarza to specyficzne tak wiara w to że one są tak. prawda że tak, rytuały, no. że odpowiednie sposoby preparacji, że tak. e, pewne role społeczne y, gwarantują skuteczność tej zombifikacji. To się, to się w ten sposób właśnie ten fenomen jako konstytuuje, to znaczy poprzez to, że ktoś wierzy naprawdę, że zamieniany jest w zombie, naprawdę zamieniany jest w zombie, tak, tak mówiąc pokrótce, ale jeden autor mi się przypomniał, o którego istnieniu dowiedziałem się od pana i który jakoś mi towarzyszy od tamtej pory, kiedy mi go Pan zarekomendował do, do czytania który powiedziałbym jeszcze dalej idące wnioski ontologiczne wyciągał o sprawach, o których tutaj rozmawiamy, czyli właśnie o magii i o skuteczności wierzeń, o skuteczności działań, działań magicznych, a mianowicie Ernesto De Martino. To jest, on jest moim zdaniem ojcem, założycielem bardzo wielu e, e, odkryć, to znaczy. Pchnął, pchnął w, w, w stronę tych rzeczy, które, tych zjawisk kultowych zmarga, zmarginalizowanych. Ale jeszcze trochę o tym, co, o czym Pan mówił, mianowicie Davis stawia tezę nawet szerszą, mówiąc o tym, że rozmaite kultury wytwarzają w nas w, w, rozmaite aparaty egzystencjalne i, i poznawcze. One nie są nie są przypisane naszej biologiczności. Pewne formy spostrzegawczości, prawda? To, że dawni żeglarze widzieli nawet w Dzień gwiazdę Wenus, taki przykład, a my jej nie widzimy, bo oni żeglowali wedle tej, tej gwiazdy, że, że jakieś prymitywne plemię indiańskie rozpoznaje tysiące roślin, po zapachu rozpoznaje zwierzęta, a my już nie to nie wynika z, z tego że oni są inaczej biologicznie skonstruowani tylko z, inaczej są mentalnie skonstruowani są konstruowani od samego początku swojego pojawienia od samego pojawienia się w, świe, w świecie I, e, krótko mówiąc ja pamiętam to przypomina trochę dzieciństwo ja pamiętam takie przerażenie muszę przywołać tak sobie pomyślałem wiarę, kiedy gdzieś tam z ciotką, mając 8 czy 9 lat, byłem w ogrodzie i jakieś okropne, złe, agresywne cyganki, które zaczęły się domagać od ciotki jakichś pieniędzy. Ciotka powiedziała nie, bo ta natarczywość była tego i... Wtedy jedna z tych cyganek, widząc, biorąc, widząc mnie obok ciotki w ogrodzie, uznała mnie za jej dziecko i zaczęła rzucać jakieś straszne e, straszne klątwy, które mnie naprawdę dogłębnie, jak pamiętam, przeraziły. Byłem przez, przez pewien czas i poszły sobie, dopóki ciotka mnie jakoś nie uspokoiła, nie wytrąciła z tego. E, ja w, jakoś tam wierzyłem w moc takiego przekleństwa i tak się dzieje z tymi e, 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 z, z tymi ludźmi zresztą e, to nie ustaje to nie ustaje to znaczy e, wspominał pan o tej maskulturze zachodu która też na swój sposób przywołując ten, w swoich filmowych czy powieściowych obrazach te e, rytuały, praktyki tam obraz, tę figurę zombi, też na swój sposób jakoś wierzy w możliwości, możliwości tej, tego systemu, systemu, systemu praktyk. No, to potwierdza chociażby pierwszy serial, pierwszy, pierwsza część serialu Prawdziwy Detektyw, prawda, gdzie, gdzie Praktyki wywleczone z, z systemu hudu odgrywają ogrom, ogromną, o, ogromną ro, rolę i są takim narzędziem i władzy, i, i, i zła, które jest nie, nieogarnione i które się plęgnie w tym szczególnym, w tej szczególnej społeczności. Świata, w którym pan był, prawda? To jest Delta, e, kraj, e, ten, 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 ten obszar, prawda? No, Nowy Orlean i okolice, i Luizjana, prawda? E, mówiąc szerzej. Niesamowite także, miejsce. Tak. Pod wieloma względami. Prawda? I, ale wracając do, do. No i z tego się z, z, z ten. Ten Ernesto de Martino, do którego jak Państwo gdzieś odnajdą jego książki, ale przede wszystkim yy, tę Ziemię Zgryzoty. To jest dawne wydanie, gdzieś w, szybko dość na Polski w, zostało przełożone. No, chyba w latach 60. jeszcze. On no, przedwcześnie umarł, ale z tego zrodziły się różne inne badania nad tego typu zjawiskami. No, Davis chociaż go nie przywołuje, jest, mieści się w tym paradygmacie, mówiąc nieładnie, ale badania osoby, którą poznałem, już uczennicy, uczennicy, uczennicy De Martina, profesor Klary Galini zmarł w 2017 roku nad argizmem, czy podobnym zjawiskiem do tarantyzmu na Sardynii, czy Poznany również um, przeze mnie Karlo Ginzburg z jego książką, nietłumaczoną na polski. Um, na polski jest przełożona tylko jego, jego jedna rzecz: Sergii Serii Robaki, o um, światoobrazie pewnego, o kosmologii pewnego um, młynarza szesnastowiecznego, wiecznego ściganego przez Inkwizycję. Ale ważna jest jego książka o Benandanti. Anti, um, taka klasyka. Czyli dobrochodźcach, Tak się daje to na Polski, Czyli takich grupach chłopów z północno-wschodnich Włoch, którzy walczyli po nocach, to czyli bitwy z czarownicami. z czarownicami. Byli najpierw wspierani przez Inkwizycję, a później przez Inkwizycję, e, e, Inkwizycję tępieni. Te, 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 Więc tego typu nurty. Niestety nie da się tego wszystkiego zastosować do kultury polskiej, bo w ostatnim momencie, kiedy było możliwe sporządzenie zapisu tej ginącej kultury, czy na przełomie XVIII, XIX wieku, wielki projekt badawczy osoby zupełnie niesamowitej, Czarnockiego, piszącego pod pseudonimem Zorian Dołęgachodo, Chodakowski zostało przez tych od szkiełka i oka, przez śniadeckich właśnie, odrzucone. On właśnie ten background pogański usiłował prześledzić, miał taki wielki projekt. Autor książki o o udawnych. Rosyjska etnografia później bezczelnie wykorzystywała jego, jego, poszukiwania. Zapomniany, otrącony, zmarł w jakiejś strasznej nędzy, w strasznej chorobie. Pojawia się w różnych romantycznych utworach i, i u Słowackiego w Baladynie i wspomnienie o Wyspiańskiego, i tak dalej, i tak dalej. No ale, no ale ten jego projekt nie został zrealizowany, w związku z tym nie mamy świadectwa do tego, co było. Bo przecież ta przedchrześcijańska kultura świata słowiańskiego, także polskiego, była kulturą szamańską. No ale jak od czasu, jak kolega Chrobry wymordował wszystkich bębniarzy, czy producentów bębnów, to się zaczęło bardzo radykalnie wyciął świętela, gaje i różne rzeczy to zaczęło się mocno no, ale renesans, renesans zainteresowania słowiańszczyzną dzisiaj też mamy oczywiście tak, ale, ale on jest z no, całym szacunkiem ten no, neopogański to, no, ten neopogański świat, podobnie zresztą jak w Widomasa na Litwie, gdzie on ma bardziej ręce i nogi jak etno muzykologia łotewska te, te wszystkie światy, ten projekt jest projektem, powiedziałbym, pewnego, pewnego literackiej, pewnej literackiej natury. Jest swoistym, takim literackim, bardzo interesującym fantazmatem, bo nie mamy, nie mamy, nie mamy stosownych, Stosownych w, w podstaw materialnych, tekstowych. Nie mamy w istocie odpowiedniego badania, komu by się, może gdzieś by się te szczątki jakoś dało odczytać, gdyby ktoś komuś się zechciał wejrzeć w ten wielki korpus, chociażby e, Kolberga, czy tych badaczy e, kultury na Białorusi. XIX wiecznych, którzy zostawili zapisy czyste, więc trzeba by było w to wejść, ale przecież te neopogańskie kulty są kultami, są nowymi religiami, prawda? nie mają nic owszem na ślad, są imitacjami i szamanizmu, a nie szamanizmem, tak bym powiedział przy. Wszystkich praktykach związanych z muzyką, grzybkami, e, strojami, e, rytuałami, i tak dalej, i tak dalej. Z, ty z tym odwołowaniem się do Panteonu z Długosza, który, owszem, znał Panteon Słogańskich bogów, ale ułożył go wedle e, wzorów grecko-rzymskich. W związku z tym e, trudno, trudno z tego. Najbliższy był może Kraszewski. W, w, nie, w, nie tylko w Starej Baśni, ale przede wszystkim w Starej Baśni, który o tym opowiada. I, i to tak, prawda? No, no dobrze, zaczęliśmy od Włócznia. No A skończyliśmy na takiej religijnej cepeli. Tak na religijnej cepeli, <laughs> bo niestety, no właśnie. We Włoszech, jeszcze tylko słowo, ten Tarantys, o którym wspomniałem, jest potężny, co inaczej, jest potężny kulturowo, to znaczy jego dziedzictwo muzyczne, taneczne, taniec, ta prawdziwa tarantyla czy ta prawdziwa muzyka się zachowała, taniec picika, picika, no to, to, to polecam stanowczo te rzeczy, Zwłaszcza prawda, taki zespół yy, 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 Tamburolisti di torre Paduli, to jest miasteczko, które na czubku samym włoskiego, na no, włoskiego buta się mieści. No i niebywała ta cerka Serena D'Amato, od tego wszystkiego bardzo ekstatyczna. Ale to wszystko są już, yy, powiedziałbym, yy, yy, Remanenty po tej gigantycznej kulturze, po tym wielkim backgroundzie kulturowym, który został w znacznej mierze zatracony, przykryty innymi doświadczeniami religijnymi, zwłaszcza chrześcijaństwem, racjonalizmem, później nowoczesnej nauki. No ale mamy te prześwity, prawda? Te okna ku naszej przeszłości, które znajdują się, bo ja wiem, w w praktykach religijnych Wudu, Chudu, czy y, w stowarzyszeniach, y, czy w takich stowarzyszeniach, Bractwo Lamparta chociażby w Afryce, którym się troszkę też kiedyś interesowałem jako młody człowiek. Więc ale Tak to traktuję, zresztą tę książkę, jako opowie się na samych, już nie istnieje, to znaczy o naszej przeszłości, której już nie mamy. W jakiejś mierze rzecz jasna, bo. No, od, tego pan, od tego pan właściwie zaczął o tym mówiąc, więc to ładna klamra się zrobiła. Och, to fajnie, że tak. Ja nie, nie widziałem, że tak w swoim tak. rozgadaniu dobiegłem, panie Tomaszu, do tego, ale bardzo się cieszę, że o tej książce. oni się da zresztą yy, gadać na bogato. To znaczy, no, pewnie. ona prowadzi w różnych kierunkach, bo nie tylko jest wielowarstwowa, ale jest też wielokierunkowa. To znaczy, skłania. Yy. Skłania nas do poszukiwania rozmaitych, rozmaitych treści, także gdzieś bliżej, prawda? Zdecydowanie. Dzięki, panie profesorze, niech, ja loa, panu, niech loa panu sprzyjają. I, i z, z wzajemnością, tylko wie pan, kurczę, gdybym tak zaczął galopować po, po swoim osiedlu... A To by było ciekawe. I mieć na sobie, bo ja wiem, koronę, złotą koronę z plastiku i czerwoną suknię do kostek. Ale gdyby pan cuda czynił i wieszczył jednocześnie, to myślę, że. Tu... Że, że miałbym zwłaszcza, że. Absolutnie. Świat wróżów i tak dalej gdzieś tam nie wspomnieliśmy o pana ulubionej mojej zresztą też teorii spiskowej bo tu też jest, A, no, tak, jest... są takie ślady prawda oczywiście w pewnym momencie e, tak, dopytują się dlaczego ten Blanc tutaj przyjechał no i jeden z tych gości mówi przecież żyj żyj kto, kto cię przysłał? No, mam pieniądze skąd. No, leży w Żydzi, prawda? Tak, nawet tam. Nawet, nawet tam. W tym to... wszystkim. Co? Także e, tak to się dzieje no. To jest książka na te czasy. Cóż, co... O tak, zdecydowanie. Zdecydowanie wyprzedziła swoją epokę wtedy. tak. tak, tak. Wtedy... W latach 80. Wtedy to, to, to ona była zrozumiała się tego historyzmu włoskiego, tej antropologii tutaj mogła być. Ale gdzie indziej? No Amerykanie, Amerykanie powoli w to wkraczali za, za sprawą Boasa i jego uczniów i tak dalej, i tak dalej. I tak. O czym też jest mowa e, tutaj. No ale... W każdym razie to tak. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na to. Ja rozmówię. dziękuję Panie Profesorze i dziękujemy też Państwu oczywiście za to, że Państwo z nami byli tak, przez tak, ten czas tak tak i do usłyszenia następnym do usłyszenia. razem.